Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Początek tygodnia z upalną i niebezpieczną pogodą. Zapraszam na szczegóły. Małopolska jest w zasięgu niżu i chłodnego frontu atmosferycznego, a od jutra zacznie napływać ciepłe, polarno-morskie powietrze, które będzie wypierać na wschód powietrze zwrotnikowe. W nocy istnieje duże ryzyko burz z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Temperatura spadnie do 15 stopni w Zakopanem i Nowym Targu. W Nowym Sączu i Andrychowie 19 stopni, 20 w Krakowie, Miechowie i Olkuszu. Jutro na niebie sporo chmur, z których spodziewamy się opadów, a także burz z gradem i wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Po południu pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach 30 stopni w Krakowie, Olkuszu i Tarnowie, 29 w Andrychowie i Gorlicach, w Zakopanem i Nowym Targu maksymalnie 26. Burze nie ominą także Krakowa. W czasie wyładowań opady, jak widzimy, będą intensywne. Pogoda powinna uspokoić się po godzinie 15. Ciśnienie rośnie, jutro w południe wyniesie 989 hektopaskali, biometr niekorzystny. We wtorek słonecznie i od 25 do 28 stopni. W środę maksymalnie 30, powrócą chmury i burze z deszczem. Powietrze w całej Małopolsce będzie jutro bardzo dobrej jakości. Miłego wieczoru, do zobaczenia.